Dziękuję bardzo, dziękuję za przedstawienie. Zanim przejdę całkiem do rzeczy, krótkie słowo o osobie, która miała też intelektualny wkład w to, co ja teraz powiem. Chodzi mi o Marka Prawdę, który przez 5 lat był szefem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i który oprócz tego, że był doskonałym szefem, jest też intelektualistą i osobą, która, co urzędników rzadkie, ma taką dużo szerszą refleksję. I tak się składa, że on teraz, po tym jak skończyła się jego funkcja, ma trochę więcej czasu, często występuje i okazało się, że często występuje wygłaszając prezentacje czy wykłady na podobny temat jak mój. W związku z tym inspirowaliśmy się nawzajem i chcę jakby ten wkład intelektualny jego tutaj też podkreślić. Nie mówię dużo o tym, że i raport, którego współautorem był Piotr Buras, był przez nas uważnie czytany i też był jakimś przyczynkiem do tego, jak z punktu widzenia Komisji Europejskiej w Polsce widzimy te zmiany. Niemniej jednak moja perspektywa będzie oczywiście taka stricte brukselska. Zanim całkiem przejdę do kilku punktów, które chcę przedstawić, mam taką refleksję początkową, że rzeczywiście, tak jak powiedział redaktor Bendyk, ta pandemia nie tyle wytworzyła nowe zjawiska, co przyspieszyła zjawiska, które, czy procesy, które już zachodziły. I o tym będzie spora część mojego wystąpienia. Na pewno ta pandemia uświadomiła, że dotychczasowy model wzrostu, takiego ekstensywnego, takiego, gdzie postęp jest mierzony przede wszystkim poprzez wskaźniki PKB, to nie jest ten model, który chce kontynuować Unia Europejska. Żyjemy naprawdę w specyficznej epoce. Wielu naukowców coraz chętniej używa określenia antropocen jako epoki w dziejach świata, w której to człowiek jest czynnikiem determinującym i najważniejszym, wpływającym na cały kształt planety, a pandemia wydaje się, że jest jednym z tego przykładów. W swoim wystąpieniu o tym, jak zmieniła się Unia Europejska pod wpływem pandemii, powiem o czterech punktach. Po pierwsze chcę powiedzieć o budżecie Unii Europejskiej, który ma charakter transformacyjny i który jest czymś bezprecedensowym, można powiedzieć, w historii, w takiej postaci. Po drugie chcę powiedzieć, jak Unia Europejska, jak to, co się wydarzyło, doprowadza do zacieśnienia współpracy wewnątrz Unii Europejskiej, bo uważam, że tak jest. O tym to będzie punkt trzeci, że zmienił się wzór integracji europejskiej, zmienił się model do pewnego stopnia, ale proces jest zapoczątkowany i wyraźny. I jeżeli zdążę, to także o nowej roli Unii Europejskiej w świecie. Także jeśli chodzi o budżet Unii Europejskiej, to jest bardzo temat aktualny ze wszechmiar, bo i ma duże odbicie w polskich dyskusjach. Za każdym razem, i ja sam już ze swojego doświadczenia zawodowego to pamiętam, bo już kilkanaście lat pracuję w Komisji Europejskiej, kiedy przychodziło do opracowywania nowego wieloletniego budżetu, tak zwanych wieloletnich ram finansowych, mówiąc bardziej precyzyjnie, to była taka nadzieja w Komisji Europejskiej i jeszcze bardziej może akcentowana przez Parlament Europejski, że ten budżet to będzie okazja do tego, żeby właśnie przemodelować Unię Europejską w jakimś kierunku, żeby pchnąć ją na nowe tory. I nadzieja była, ale zwykle się to nie udawało. To znaczy, wiadomo, że proces tworzenia tych ram finansowych jest skomplikowany, w grę wchodzi bardzo wiele interesów i prawie zawsze wyglądało to tak na końcu, że te ramy finansowe 7-letnie jednak głównie obsługiwały jakieś bieżące interesy. Tym razem mamy, to jest oczywiście uproszczenie, ale tak to można nazwać, dwa budżety Unii Europejskiej, dwa wieloletnie budżety Unii Europejskiej i oba mają wmontowaną taką zasadę dual transition, my to nazywamy, czyli podwójnej transformacji, gdzie te dwa elementy to jednym jest Zielony Ład, drugim cyfryzacja gospodarki. Oczywiście tych sposobów transformacji jest, znaczy tych aspektów transformacji jest więcej, ale te dwa są na pierwszym planie. To ten drugi budżet, o którym mówię, to oczywiście jest tak zwana Unia Europejska Nowej Generacji, Next Generation EU, zwana najczęściej potocznie Funduszem Odbudowy i tak to będę w dalszej części nazywał. Fakt, że udało się coś takiego wypracować,
jest naprawdę niezwykły, dlatego że odbył się po pierwsze, znaczy to było możliwe, po pierwsze dlatego, że w Unii Europejskiej nie ma już Wielkiej Brytanii. Wiem, że to jest taka dość nieprzyjemnie brzmiąca i śmiała teza, ale nie wyobrażam sobie, żeby przy Wielkiej Brytanii w składzie Unii Europejskiej była zgoda na stworzenie takiego mechanizmu. I tak jak nigdy nie zamierzam powiedzieć dobrego słowa o Brexicie, bo to było wielkie nieszczęście dla Unii Europejskiej, tak jednak trzeba mieć świadomość, że w tym przypadku to było możliwe właśnie między innymi dzięki temu. Ale trochę więcej chcę powiedzieć o roli innego państwa, bez którego to nie mogłoby się wydarzyć, to znaczy to, czyli stworzenie tego Funduszu Odbudowy, mianowicie Niemiec, gdzie które oczywiście są największą gospodarką, największym płatnikiem budżetu Unii Europejskiej i są państwem, gdzie przez wiele lat kwestią tabu było uwspólnotowienie długu, na które naciskały państwa gorzej sobie radzące gospodarczo, zwłaszcza państwa południa, i które stanowczo było odrzucane przez Niemcy. I oczywiście to uwspólnotowienie długu, które teraz następuje, nie odbędzie się na takiej zasadzie, jak liczyły kraje południa, że zrzucamy się wszyscy do jakiejś, znaczy zaciągamy długi wszyscy, a spłacają, później bierzemy z tych pieniędzy ci, którzy potrzebują bardziej, biorą więcej, a spłacają więcej ci, których na to stać, bo taki model stawiałby Niemcy oczywiście w trudnej sytuacji, byłby nieakceptowalny dla nich. To uwspólnotowienie długu odbywa się na tej zasadzie, że wszyscy kolektywnie zaciągamy długi, rozdzielamy rzeczywiście te pieniądze uzyskane w zależności od potrzeb, ale później każdy spłaca swoje, przy czym jednak wszystkie państwa są gwarantem całego długu. W związku z tym o jakimś częściowym uwspólnotowieniu długu w tym przypadku można mówić. Myślę też, jeszcze krótko ciągnąc ten wątek niemiecki, że ten przełom tam dokonał się dlatego, że pandemia w swojej pierwszej fazie zaskoczyła wszystkich, zaskoczyła państwa członkowskie i instytucje europejskie. Uważam, że instytucje europejskie trochę mniej, bo jeśli prześledzić uważnie sygnały, które płynęły z różnych źródeł, to instytucje europejskie dość wcześnie i wyraźnie ostrzegały, ale nie były poważnie traktowane te ostrzeżenia w stolicach o możliwych konsekwencjach rozwoju tego wirusa w świecie. W każdym razie takim pierwszym konkretnym efektem wystąpienia pandemii także na terenie Europy było zamykanie granic, które się odbywało w sposób bardzo chaotyczny i które zagroziło przejściowo funkcjonowaniu wspólnego rynku. Wspólnego rynku, który jest podstawą Unii Europejskiej i który jest niezwykle ważny z punktu widzenia także Niemiec, bo jest to państwo, które prawdopodobnie osiąga największe korzyści z faktu, że wspólny rynek istnieje. I to zjawisko, które pokazało, jak łatwo wspólny rynek może się zachwiać czy przestać funkcjonować, przyczyniło się na pewno do tego, że Niemcy zgodziły się na ten nowy instrument. Udało się też odejść od takiego dogmatu zaciskania pasa, który w państwach północy był bardzo, bardzo powszechny, w tym także w Niemczech. To taka uwaga językowa, ale naprawdę wydaje mi się znacząca. Po niemiecku słowo Schuld oznacza i dług, i winę. I naprawdę to jest głęboko zakorzenione w myśleniu elit gospodarczych Niemiec o tym, że długi, zaciąganie długów generalnie jest czymś złym. Nie chcę się na ten temat wymądrzać, bo nie jestem specjalistą, natomiast od specjalistów, od właśnie ordoniemieckiego liberalizmu ten argument usłyszałem i wierzę, że to jest taki wymowny obrazek, który odnosi się do tego, jak w Niemczech przez wiele lat myślano o kwestii długu właśnie. Poza tym, gdyby tego działania nie podjąć, to doszłoby do takiej sytuacji, że sytuacja ekonomiczna państw północy i południa rozjechałyby się jeszcze bardziej, bo zwróćmy uwagę, że państwa południa zostały bardziej dotknięte przez kryzys finansowo-gospodarczy poprzedniej dekady, bardziej dotknięte przez kryzys migracyjny, bardziej dotknięte przez kryzys związany z koronawirusem, przynajmniej w tej powiedzmy drugiej fali, bo w trzeciej to chyba Europa, nasza część Europy była najbardziej dotknięta. I są trwale mniej konkurencyjne gospodarczo, więc pozwolenie na taki podział i nie staranie się, żeby go przezwyciężyć, mogłoby skutkować w Unii Europejskiej czymś niezwykle trwałym i niekorzystnym. Więc doszło do powstania tego drugiego budżetu,
ale on wiązał się równocześnie, i tu przechodzę do punktu drugiego, z zacieśnieniem współpracy. Ten budżet w ogóle udało się stworzyć niezwykle szybko jak na Unię Europejską, bo to zajęło około roku. Pod koniec wakacji, czy te pieniądze zaczną być już wypłacane, czyli no cały proces będzie trwał kilkanaście miesięcy od pomysłu do konkretnych już materialnych rezultatów. I to naprawdę, biorąc pod uwagę trudność tego zjawiska, to, że trzeba było uzyskać zgodę wszystkich państw, ratyfikację w parlamentach państw członkowskich i wiele tych przeciwstawnych interesów, w tym te opory, choćby niemieckie, o których mówiłem, jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem. Też trzeba zwrócić uwagę, że dyskusja zaczęła się od innych kwot. To w propozycji francusko-niemieckiej było 500 miliardów euro, ostatecznie skończyło się na 750, co w przyrównaniu do budżetu tego stałego 1 050 000 000 000 no jest kwotą ogromną. Niektórzy twierdzą wręcz, że takie stworzenie takiego nowego instrumentu finansowego to w dziejach Europy jest tak zwany moment hamiltonowski. To oczywiście odwołuje się do Aleksandra Hamiltona, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, który miał bardzo duży wpływ na to, że Stany Zjednoczone, które na etapie, kiedy to było jeszcze kilkanaście luźno sobą powiązanych stanów, podjęto decyzję o tym, że będzie właśnie wspólne zaciąganie długu i wspólne stałe dochody. I badacze historii USA twierdzą, że to był, przynajmniej część badaczy twierdzi, że to był punkt zwrotny, który pchnął USA w kierunku federacji. Więc oczywiście nasuwa się pytanie o analogię z Europą, czy to jest krok w kierunku federalizacji Unii Europejskiej. Tutaj taka dygresja do polityki krajowej, bo przyglądając się dyskusjom na ten temat, zauważyłem, że w ten sposób właśnie, że to jest krok w kierunku federalizacji, opisują to przedstawiciele i w ogóle najwięcej o tym mówią przedstawiciele dwóch partii. Partii Razem i Solidarnej Polski. Oczywiście to, że oni w jakiejś sprawie mają wspólny pogląd, jest samo w sobie bardzo ciekawe. Oczywiście mają przeciwstawny komentarz do tego. Natomiast czy to rzeczywiście jest krok w kierunku federalizacji? Ja aż tak daleko bym nie szedł w tej ocenie. Natomiast powiem tak. Jeżeli w ślad za tym, za stworzeniem funduszu, uda się zrobić też to, co jest przewidziane, ale trudne, czyli ustanowienie nowych wspólnych dochodów Unii Europejskiej, które posłużą do tego, żeby ten dług spłacać, to nie nazwę tego jeszcze przesądzeniem o tym, że Unia Europejska idzie w kierunku federacji, natomiast powiem, że to jest poważne i nieodwracalne zacieśnienie integracji europejskiej. Wiem, że słowo nieodwracalne w naukach politycznych jest zawsze ryzykowne, ale tak uważam, że raz stworzony ten mechanizm będzie wykorzystywany w przyszłości więcej, może w oparciu o kolejne nowe dochody i jest to narzędzie, które będzie funkcjonować już na stałe i będzie rzeczywiście wzmacniać bardzo integrację europejską, zacieśniać ją. Ale jeżeli mamy takie nowe możliwości finansowe, to konieczne jest też z punktu widzenia instytucji europejskich, żeby korzystanie z nich poddać większym ograniczeniom, w sensie większym warunkom. I w przypadku tutaj tych dwóch budżetów mamy dwa rodzaje warunkowości. Warunkowość ekonomiczną i warunkowość dotyczącą, no mówiąc najprościej, praworządności. Jeśli chodzi o tą warunkowość ekonomiczną, to ona oczywiście funkcjonowała już wcześniej. Tym, co dodano i o co toczą się duże spory, których reperkusje widzimy w Polsce, także w rywalizacji politycznej bieżącej, to na ile instytucje europejskie będą kontrolować sposób wydawania pieniędzy z Funduszu Odbudowy w państwach. Ja sam do końca nie wiem, na ile mechanizm będzie działał, bo to, że on ustanowiony jest jasne, że daje spore możliwości Komisji Europejskiej i także Radzie Unii Europejskiej, która będzie zatwierdzać pewne decyzje. To jest po prostu w rozporządzeniach. Wydaje mi się, że do pewnego stopnia to mimo wszystko, jak wiele rzeczy w Unii Europejskiej, będzie zależało od jakiejś gry politycznej i chęci lub jej braku z powodów politycznych korzystania z narzędzi. Niemniej jednak narzędzia są, więc rzeczywiście to jest jakaś zmiana jakościowa. Jeśli chodzi o to uwarunkowanie
korzystanie z budżetu Unii Europejskiej od przestrzegania praworządności, no to też jest historia dobrze w Polsce znana, bo bezpośrednio dotycząca naszego kraju. Ostateczny kształt jest daleki od tego, czego chcieli zwolennicy ścisłego uwarunkowania i daleki od tego, czego chciał na przykład minister Ziobro, czyli braku w ogóle tego uwarunkowania. I znów trudno jest powiedzieć, na ile to będzie wykorzystywane. Wydaje mi się jednak, że tutaj fakt, że trzeba wykazywać bezpośredni związek i to nie jednostkowy naruszeń praworządności ze złym gospodarowaniem budżetu, dość ogranicza pole manewru instytucji europejskich w stosunku do takich systemowych karania, takich systemowych nadużyć praworządności, z jakimi zdaniem moim, ale też co ważniejsze zdaniem Komisji Europejskiej mamy do czynienia w Polsce. Teraz oszczędzając czas, przechodzę do punktu trzeciego. Mianowicie chcę powiedzieć o tym, że zmienia się model integracji europejskiej, zmienia się wzór integracji europejskiej. Dawniej, oczywiście posługuję się z racji ograniczonego czasu pewnie uproszczeniami, sercem integracji europejskiej był wspólny rynek, polityki, które go uzupełniały, jak na przykład polityka konkurencji czy polityka rolna powiedzmy, albo polityki, które z niego wynikały, jak polityka handlowa czy polityka spójności, co może jest mniej oczywiste, ale zdecydowanie uważam, że to jest polityka będąca pochodną wspólnego rynku. I w takiej, w Unii Europejskiej, w ten sposób skonstruowanej, Polska była dobrym uczniem przez wiele lat, bo była jednoznacznym zwolennikiem wspólnego rynku, była krajem, który dobrze z niego korzystał, nadganiał, był takim bardzo pozytywnym reprezentantem państw, które przyłączały się do Unii Europejskiej po roku 2000. I ten model się zmienia, to znaczy oczywiście wspólny rynek pozostaje niezwykle ważny, ale ten model Unii Europejskiej taki, jak jest teraz, w jakim kierunku się zmienia, te wyznaczniki bycia dobrym uczniem w tej szkole są trochę inne, to znaczy stało się niezwykle ważne to, czy państwo będzie skłonny do tego, żeby poddawać się tej transformacji klimatycznej, powiedzmy, żeby unowocześnić swoją gospodarkę według tego najbardziej ocenianego jako najbardziej rokujący modelu, czyli podnoszenie konkurencyjności poprzez innowacje i poprzez cyfryzację gospodarki. Doszedł coraz bardziej widoczny po tych wszystkich kryzysach gospodarczych element polityki społecznej, rozumianej jako próba budowania jakiegoś państwa dobrobytu także poprzez instrumenty na poziomie europejskim i poprzez polityki unijne. No i czwarty taki element tej zmiany to to, że wzrosła wyraźnie i w dyskursie publicznym, to bardzo widać, ale też i w konkretnych działaniach rola wartości unijnych, w tym szczególnie praworządności. Więc jeżeli tutaj w tym punkcie pozwoliłem sobie już na takie odniesienie, jak Polska radziła sobie, to według tych nowych kryteriów to widzę to w ten sposób, że jeśli chodzi o politykę klimatyczną, to troszkę zaskakujące, w sumie jednak ta konfrontacja nie jest tak mocna, jak można by się spodziewać. To znaczy generalnie uważam, że aktualny rząd jest po tej stronie rozumienia tego, że to jest konieczny kierunek także dla nas. Tylko oczywiście jest różnica co do tempa. Jeśli chodzi o budowanie konkurencyjności, to nam średnio wychodzi, ale co do zasady takiej konkurencyjności oparciu o nowoczesność, o innowacje, to nam średnio wychodzi, ale nie negujemy tego kierunku. Jeśli chodzi o wzmacnianie polityki społecznej poprzez instrumenty europejskie stricte, to Polska nie jest fanem tego, ale nie sprzeciwia się otwarcie, czy nie sprzeciwia się zbyt stanowczo. No a jeśli chodzi o spełnianie tego kryterium praworządności, no to tutaj jest katastrofa. Nie wchodząc w szczegóły, bo myślę, że to nie czas na to, a Państwo sami macie swoje obserwacje. Ile mam jeszcze czasu, jeśli mogę zapytać, bo nie chcę zaburzać tego monodramu. Już się właśnie kończy. Okej, to bardzo tylko tak hasłowo o próbie emancypacji Unii Europejskiej w świecie. Do tej pory było tak, że Unia Europejska, mając różne narzędzia polityki zagranicznej, czy oddziaływania na inne państwa, takie jak polityka handlowa, jak polityka stricte zagraniczna i też jakieś możliwości działań z zakresu wojskowości, czy ograniczone oczywiście, ale jednak potencjał jakiś istnieje, posługiwanie się walutą do realizacji jakichś interesów zagranicznych,
traktowała każdy z tych elementów osobno, w odróżnieniu od państw, powiedzmy takich jak Chiny, które wszystkie tego typu narzędzia, jeszcze z energią, traktują holistycznie. I jest taka refleksja o tym, że Unia Europejska powinna się zacząć traktować wszystkie swoje instrumenty w sposób bardziej łączny, budować tą autonomię strategiczną, o której się tyle mówi. Jest też, już naprawdę minutę mi to zajmie, ciekawa książka, którą chciałem zwrócić uwagę, która rzuca nowe światło trochę na myślenie o tym, czym Unia Europejska w świecie jest i może być. Anu Bradford napisała książkę pod tytułem The Brussels Effect. I to jest o tym, że nie doceniamy tego, jak Unia Europejska jest siłą taką standardotwórczą w wielu dziedzinach. Taką, której rozwiązania są tak naprawdę albo przejmowane przez inne państwa świata, albo się do nich dąży. To jest w wielu konkretnych dziedzinach, tak jak polityka konkurencji, jak gospodarka cyfrowa, ochrona danych, ochrona konsumenta, zdrowie publiczne czy ochrona środowiska. I na podstawie wielu takich dość dokładnych badań pokazuje, że rzeczywiście to promowanie pewnych tego modelu odbywa się poprzez tego, odbywa się i rzeczywiście ma miejsce. Więc to też jest ciekawa myśl. Ostatnia rzecz, którą powiem, w momencie, kiedy Stany Zjednoczone, Trumpa stały się raczej częścią problemów globalnych, a nie częścią rozwiązania, do czego Unia Europejska była przyzwyczajona, to też wyzwoliło trochę większą chęć czy zrozumienie potrzeby, żeby Unia odgrywała istotną rolę w świecie. I ciekawym przykładem jest tutaj polityka dystrybucji szczepionek w świecie, gdzie 40% mniej więcej wyprodukowanych szczepionek Unii Europejskiej trafiło poza Unię, a Stany Zjednoczone do tej pory ciągle utrzymują, nawet po zmianie prezydenta, zakaz eksportu, i to pokazuje, że w niektórych ważnych sprawach Unia Europejska może być tą siłą, która nadaje ton, nadaje dobry kierunek. Dziękuję bardzo.